sprzątam dom i przebudowuję. Chcę mieć na święta go przyjemnym i gotowym na dalszy remont i upiększanie po świętach. Jest mnóstwo memów na temat tego, że w święta nie przychodzi sanepid. Ale w święta, w czasie sakrum, przychodzi coś ważniejszego niż sanepid. I nie chodzi wcale o to, że przychodzi Pan Jezusek, chociaż przychodzi Pan Jezusek, cokolwiek on oznacza. Dlaczego? I dlaczego to się wiąże z katarzis? I dlaczego to się w ogóle to sprzątanie, urządzanie przestrzeni, stanowienie przestrzeni, czynienie sobie ziemi poddaną, jak chciał Bóg? Dlaczego to się łączy? Mircea Eliade w swojej książce Sacrum i Profanum pod koniec pierwszego rozdziału podsumowuje. Osiedlenie się na jakimś obszarze, zamieszkanie jakiejś przestrzeni stanowi powtórzenie kosmogonii. Kosmogonii, czyli procesu stworzenia świata. A tym samym utożsamia się z naśladowaniem dzieła bogów dla człowieka religijnego. I to znowu, nie oznacza człowiek religijny, nie oznacza człowieka, który wyznaje jakąś religię, tylko dla człowieka w aspekcie istoty religijnej, nawet jeśli on jest ateistą, dlatego że sakrum dotyczy nas wszystkich, ponieważ sakrum jest po prostu jednym z wymiarów, jednym z aspektów egzystencji, in spe. Więc dla człowieka religijnego, tak jak homo sapiens, człowiek myślący, tak, dla człowieka religijnego, każda decyzja egzystencjalna osadzająca go w jakiejś przestrzeni jest zarazem decyzją religijną. Skoro tylko człowiek przejmie odpowiedzialność za stwarzanie świata, w którym chce mieszkać, dokonuje on nie tylko dzieła kosmizacji chaosu, lecz także uświęca swój mały kosmos. Czyni to w ten sposób, że upodabnia go do świata bogów, a więc jakby proces, w którym zaczynamy się w chaosie i zmierzamy ku ładowi, jest w ogóle istotą egzystencji świadomej, egzystencji myślącej. Czy drzewo świata będzie Yggdrasilem? Czy będzie. Mam z tego niezłe brechty. Kuwa uwa australijskim. Wiedziałam, że kuwa nunu jest kuwa moim łącznikiem ze światem nadprzyrodzonym. I teraz to kuwa uwa. Uświadomienie sobie, skąd ja mam słowo kuwa. Bo przecież Eliade go musiałam męczyć w pewnym okresie swojego życia bardzo. Jest znowu przewijającym się tylko tym samym, wyrażającym to samo. A więc i tym samym, co koncepcja Herosa w greckim starożytnym świecie. Korzenie mamy w katolickim, na przykład w chrześcijańskim piekle, w Hadesie greckim. Czy gdzie tam chcesz? Pod ziemią, w mroku. A więc i w chaosie. Poprzez materię, poprzez ziemię, żywioł ziemi, chaos zaczyna wzrastać ku ładowi, ku jasności, ku oświeceniu i ku antymaterii, ku przestrzeni boskiej, wyższej.
Bozia mieszka w niebie i Zeus mieszka, no, na Olimpie, w górze, ale w niebie. I generalnie ten taki wertykalny koncept wzrostu jest w prawie wszystkich kulturach, a więc i religiach, ten sam. Od chaosu dna i ciemności poprzez materię ku stworzeniu, wzrośnięciu w stronę, w której materia nie jest już potrzebna. Tak więc, ponieważ kosmogonia na każdej szerokości świata, w każdym czasie jest zasadniczo ta sama, to możemy wnioskować, że jest dla nas strasznie ważna. Jest podstawą naszej psychicznej, duchowej egzystencji. Stąd i wieczne odtwarzanie. W takim katartycznym procesie tej kosmogonii jest dla nas ważne, bo jest święte, więc nadaje sens naszej egzystencji, nadaje jej wymiar satysfakcjonujący i uwznioślający. Tak więc człowiek, urządzając swój dom i sprzątając go przed czasem świętym, uświęca ten swój mały kosmos. Czyni go w ten sposób, że upodabnia go do świata bogów, czyli odgrywamy wciąż ten sam mit. Człowiek religijny zdjęty jest głęboką tęsknotą za boskim światem, za domem podobnym do domu bogów, którym później stały się świątynie i miejsca święte. W tej tęsknocie religijnej wyraża się pragnienie życia w kosmosie, który jest czysty i święty, jakim był na początku, gdy wyszedł z rąk Stwórcy. Przeżycie świętego czasu powinno umożliwić człowiekowi religijnemu odnajdywanie kosmosu w okresowym powrocie do takiego stanu, w jakim znajdował się on in principio, w mitycznej chwili stworzenia. W mitycznej chwili stworzenia, czyli w tym momencie, w którym chaos zamknięty w materię stał się ładem. Tak? I tutaj mamy chociażby cytat z Biblii. Na początku był chaos, tak? Potem co? Potem Bóg 7 dni materializował wolę. Czyli czynił sobie ziemię poddaną. Materializował ideę, koncepcję, plan stworzenia o określonych zasadach fizyki i chemii. I gdy zmaterializował to nastąpił ład. I my do tego cały czas zmierzamy. Każdym akcie naszej codziennej egzystencji. Chaos planów, chaos zagubienia, chaos niepewności, chaos pragnień, popędów, instynktów, chaos tak, tego mroku, tego podziemia, które nami rządzi, a więc pragnień, a więc ciśnień, materializujemy. I osiągamy spokój i satysfakcję. Tylko po to oczywiście, by bazując na tym uzyskać nowe podziemie, tak? Bazując na tym, co już mamy, znów mieć pragnienia, znów mieć ciśnienia następne, znów to materializować w stronę satysfakcji, poczucia sprawczości, a więc bycia małym Bogiem we własnym uniwersum. Dlatego odpierdolcie się od pań, które myją okna przed świętami. Dziękuję.